Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do drugiej części gry Gothic, Gothic Randomizer, oczywiście z losowymi dialogami i ze śnieżnymi teksturami. Właśnie wróciłem ze statku, byłem kupić mikstury i w sumie przy okazji też udało mi się stworzyć jedną runę. Nauczyłem się właśnie tworzenia runy od Miltena, śmiertelna fala bodajże. Tak, mamy już ją pod siódemeczką i oczywiście fajnie, bo możemy ją jej używać. Jest wymagana mana 150, więc spoko. Będziemy mogli właśnie wytestować ją. Ona w sumie ma obrażeń od magii 500, tak samo w sumie jak tchnienie śmierci na przykład. No i też na przykład tak jak deszcz ognia, ale zobaczymy jak ona będzie działać. Więc tego wam oszczędziłem, w sumie iścia, pójścia z powrotem na statek i tutaj właśnie jeszcze raz dojść do tego miejsca. Tak to właśnie tylko to zrobiłem, w sumie nic więcej nie zrobiłem, nawet tych punktów nauki do końca w sumie nie wykorzystałem. Żeby na manę tam na przykład się nauczyć, ale dobra, jesteśmy i będziemy oczywiście wchodzić sobie teraz dalej. Otworzyliśmy sobie właśnie pod koniec w poprzednim odcinku te drzwi z tymi właśnie wszystkimi jakby przełącznikami. Musieliśmy troszkę się pobawić i udało nam się właśnie otworzyć te drzwi, które prowadzą do takiej właśnie sali dużej, można powiedzieć. Kilku poszukiwaczy już tutaj udało mi się zabić deszczem ognia. Ale został oczywiście tamten czarny mag, czarny pan, czy jak on tam nazywał się, z którym będziemy chcieli oczywiście jeszcze sobie porozmawiać. Ale właśnie fajnie by było powybijać najpierw tych wszystkich, którzy tutaj sobie chodzą. Więc czekajcie, może wytestujmy kurde tam. Potrzebuję broni. Czekajcie, jak to będzie działać. No wiadomo, fala, ale czy to. Też by nie zaszkodziło. Czy to go sięgnie? Troszkę za daleko byliśmy. Okej, dobra, ale. Najważniejsze, żeby tamtego nie trafić. Spróbujmy jeszcze raz. Tylko, że kurde, ten gościu nam mega dużo zabierał z tego. Dobra, naceluję do niego. Czekajcie, w sumie to nawet chyba celować nie trzeba. Długo to trwa, mam wrażenie. Dobra, no zabiło go. Tamtego nie ruszyło, czyli dobrze. Tchnienie śmierci na przykład nie zabija poszukiwacza na raz. Co prawda to je więcej many, ale zabija na raz, więc będziemy chyba też tego mogli używać sobie oczywiście. Najpierw jeszcze posprawdzajmy sobie te pomieszczenia, które są tutaj przed rozmową z tym gościem. Bo nie wiem czy... Czekajcie, jeszcze wypijmy do końca manę. Bo nie wiem czy tutaj też poszukiwaczy nie znajdziemy, więc bądźmy przygotowani może. Okej, tych stołów alchemicznych tutaj jest naprawdę sporo, więc... To nie byłby żaden problem o smoczy korzeń. Czy jest sens czytać tego? To? Chyba tak. To znaczy chyba nie. Bo będą te właśnie wszystkie w takim języku dziwnym napisanym, więc chyba nie będzie sensu z tym, ale posprawdzajmy, bo może coś tam ciekawego znajdziemy. Dobra, jest pierwszy. W sumie można tchnieniem go uderzyć. Bo o wiele szybciej to właśnie działa. Dobra, leży. Fajnie, jeszcze kolejny poziom. Zajebiście. Oczywiście leczenie. No i co? I pewnie w tym odcinku skończymy już serię losową. Oczywiście kiedyś może jeszcze się też pojawi. Zobaczymy. Rubinowy ostrze, ciężki młot wojenny chyba. Oczywiście kiedyś jeszcze się coś tam pewnie pojawi. Ale to kiedyś, zobaczymy. Jak będziecie też właśnie chcieli. I tak w sumie 30 kilka odcinków, to będzie 30 chyba trzeci odcinek, no to w sumie nie tak mało, jak na taką serię. Nie wiem, czy go to trafiło, nie mam pewności. Ale podejdźmy. No niestety go to nie trafiło. No i teraz to będzie na przykład na 3 razy. Że zginiemy zaraz. Ale fart. To był fart. Jakby tym trafił, to byśmy nie leżeli. Troszkę zaryzykowałem, ale dobra. Jeszcze w sumie raz możemy sobie leczenia użyć. No i dobra. Dobijmy już go w końcu tym tchnieniem śmierci. No nie udało się dobić. Nie wiem, to jest naprawdę dziwne, że czasami tak. Takie obrażenia są zadawane, czasami nie. Czasami inaczej. Ale dobra, chyba to był już ostatni. Szkodzenie złu, wow, jakieś takie
dziwne czary. Kufer. Skąd mam wziąć tyle złota? A, klucz pewnie będzie ten gość miał. Czyli dobra. Leczenie. Mana full i rozmawiamy sobie z nim. I ciekawe właśnie, bo też, no wiadomo, losowe dialogi. Ciekawe właśnie, co nam tam wygenerowało z tym gościem. Może będzie ciekawie. Ale okej, okay, raczej mamy teraz wszystko ok, git, więc zapiszmy sobie na jedynce. No i zobaczymy. Na przyszłość trzymaj się z dala od rzeczy, które nie powinny cię interesować. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lee albo zajrzałbym na przystań w Korinis. To chyba najlepsze wyjście. 100 sztuk złota. A więc będziemy musieli się nim zająć. Powiemy prawdę. Chyba będę musiał jedną z nich zaszlachtować na ostatnią wieczerzę. No pewnie, po prostu czekamy na odpowiednią chwilę. Ty frajerze, nawet złota nie masz. Modliłem się za paladynów. To przez ciebie teraz tu jestem. Przez ciebie i tego cholernego Kantara. Niech dosięgnie was gniew i nosa. Marcos, Fayet i Silvestro to paladyni nimi dowodzący. Zawsze próbuje poniżyć i ośmieszyć Lee, a Bennett dostarczył mu dobrego pretekstu. Idź do Pyrokara. Niech ci wyjaśni, jak posługiwać się okiem. Jakie mikstury możesz mnie nauczyć przyrządzać? Chcę najpierw usłyszeć złą wiadomość. Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. To bardzo ciekawe. My też kogoś szukamy. No dobrze. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. Wszystko będzie dobrze. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Wszystko będzie dobrze. Po czym jeszcze zamienił strój na strój sędziego. To było zajebiste. Nie chciałem się też właśnie odzywać, bo pewnie będę sobie chciał to wrzucić na YouTube jako skrót. A teraz właśnie też wszystko jest jakby na jednej ścieżce dźwiękowej, więc mojego głosu nie wytnę. Dobra, w ogóle to przecież mieliśmy full wszystkiego i... A, okej, okay, przez to, że on mnie coś tam zaatakował. Spróbujmy deszczem ognia. Naprawdę? Na raz? Zbyt łatwo. Ale szkoda, że nie mogliśmy właśnie też używać tej runy, co on teraz, nie? Zwój czarnego maga, kufer, to znaczy klucz do kufra czarnego maga. Otworzymy sobie ten kufer od razu oczywiście, no i idziemy do smoka ożywieńca. Zobaczymy, co to będzie ze smokiem. O! Czarna perła. Myślałem, że to jest czarna perła. Przepraszam, oko mocy. Ale to chyba taka sama ikonka tego. No i co? Jesteśmy już tutaj kolejny raz. I kolejny raz będziemy kończyć. W sumie na tym kanale drugi raz będziemy chyba kończyć Gothica 2. Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. Jeszcze to otwarcie. Też tutaj się coś pozmieniało. Głos Miltana chyba nam otworzył te wrota. A więc co, no idziemy. Walka ze smokiem będzie ożywieńcem i też właśnie przecież będziemy mogli jeszcze z nim rozmawiać. W ogóle jakoś nie mogę wejść na te schody. Wyżej dziwnie jakoś tak blokuje coś mnie. No jest, pan smok ożywieniec. Oczywiście napełnijmy się. Mam nadzieję, że nam mikstur starczy. Nie wiem, w sumie nie mam planu co do niego. Wiadomo, no można by było tym deszczem ognia go przeatakować, ale... Może się pobawić z nim troszkę? Przywoływania jakieś? Zobaczymy, ale najpierw sobie zapiszmy. I zobaczmy. Jednak pamiętaj, że jesteś tutaj jedynie gościem. Nie nadużywaj tej gościnności, jeśli nie chcesz mieć poważnych problemów. A poza tym? Co? Kto tak mówi? Ty. Niech to tylko Torlov podda cię próbie, a stracisz ten zapał, mięczaku. Mówią, że poszedłeś do Lee i załatwiłeś sprawę. Wtedy wysyłamy kogoś na farmę właściciela ziemskiego i prosimy o pomoc. Rozumiem.
Byłeś zatem u ojca Parlana i wyznałeś mu swoje grzechy. Porozmawiaj z Perokarem. Musi być jakiś sposób, żeby je naprawić. Szukasz czegoś konkretnego? Malak wrócił. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Tak, mówią pisma. Gdzie mogę znaleźć Konstantina? Porozmawiaj z Borką w skarbie. Powinien mieć jakieś ziele. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Idź do ojca Parlana. Pomoże ci zmazać twoje grzechy. Nie pleć bzdur. Co to za ważne sprawy, które masz niby załatwić w tej głuszy? Z pewnością szybko się nauczę. Znam lorda Hagena, dowódcę paladynów jeszcze z królewskiej armii. Kiedy założysz zbroję strażnika, nie będziesz mógł tak po prostu jej zdjąć i porzucić służby. Te rzeźmieszki grożą mojemu mężowi. Jesteśmy obywatelami miasta, lojalnymi wobec naszego króla, a oni chcą nas obrabować. Mógłbyś zrobić taką zbroję dla mnie? Jestem zajęta. Rozumiem. Nikt nie lubi dzielić się łupem. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. Od jak dawna jesteś w klasztorze? Co wiesz o kruku? Chyba gdzieś w porcie. Dobra. Czy ja mam oko Inosa? Niby z nim rozmawiałem, ale nie mam pewności. Zepsuł się. Ej, bez oka Inosa rozmawialiśmy z nim. Ciekawe, czy będziemy... Ale mnie wystraszył. Ciekawe, czy będziemy mogli tutaj... Ej, aha, dobra, to nie działa. Co tu się odpierdziela? Te głosy dziwne, coś tam. Użyjmy troszkę może deszczu ognia. Troszkę. Dobra. Wow, widzieliście? Bardzo mało mu to zabrało. Ale go chociaż odbugowało. I co dalej? Może to zapiszmy sobie jeszcze. I spróbujmy, nie wiem, armię ciemności. Zobaczymy, co mi tutaj przywoła. Czarny troll. Zajebiście. Pewnie będzie trzeba wczytywać, ale... Dobra, jest demon też chociaż. Nikt chyba tutaj nie miał nigdy czarnego trolla. Co tu się dzieje? Szkoda, że się ze smokiem nie biją. Ale moglibyśmy... Myślałem, że sobie demon z nim nie radzi, ale okej. Okay. Chyba nas nie trafi, nie? Także użyjmy deszczu ognia. Ale to mało zabiera im. Dobra, on się z nim bije. Ten się zepsuł. Widocznie nie chce nas atakować. W ogóle ile tam ma życia. Też fajnie, bo nie regeneruje mu życia. I co, i demon go pokona tak po prostu? Jeżeli da radę? Bo on nawet nie oddaje ciosu. No coś się tam ewidentnie zepsuło. Ale no co, no takie pewnie będzie zakończenie. No troszkę chciałem się pobawić. Może demon zdąży tym przywołaniem. Nie wiem, ile to trwa już, ale... Nie zdążył niestety, ale dobijmy go. Kurde, śmiertelna fala, czy zadziała to na niego? Zadziałało. No nic. No i to wszystko. 10 tysięcy expo jeszcze dostaliśmy za niego. Krótki filmik, końcowy można powiedzieć. No i co? Wracamy na statek w takim razie.
Nie będzie taki w sumie pełny odcinek. Także od razu w sumie też mogę powiedzieć przed tym, jak będzie ten końcowy filmik, że dzięki w sumie, że byliście przy tej kolejnej mojej serii. Troszkę takiej, można powiedzieć, zwariowanej. Kto tu czeka? A, chyba to był Diego. Takiej troszkę, można powiedzieć, zwariowanej, innej, naprawdę innej serii. Ale dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Jakaś tam oglądalność była. Niektóre odcinki miały tam więcej wyświetleń, niektóre mniej. Ale jest okej. I może w sumie też tak powiem, że kończę ten odcinek z liczbą subskrybentów 772 chyba. Wiecie, fajnie będzie też na przykład za jakiś czas tam wrócić tutaj, no i zobaczymy, jaka to będzie różnica tych subów, nie? Też tam w Gothicu 1 chyba, czy w 2 z tych pierwszych serii też coś takiego mówiłem, że aktualnie mam ileś tam subów chyba, nie? No to też fajnie by było wrócić do tego, ale zanim bym znalazł ten odcinek, w którym mówiłem, ile mam tam subów z tych pierwszych, to bym musiał nieźle szukać. Może ktoś tam kiedyś to znajdzie, także no. Jeszcze porozmawiajmy oczywiście dalej z Diego. Oto twoja zbroja. Odbudowałem tutaj moją wieżę. 10 sztuk złota. Wielkie dzięki. Ze środka krypty przesiąkało lśniące światło. Potem usłyszałem krzyk. Wstrząsający, demoniczny brzask. Jeśli tego nie dokończymy, to kapitan Greg da nam popalić. Byłem w oddziale Sylwestra. Przez kilka dni prowadziliśmy wydobycie, aż Sylwestro zrobił się nagle strasznie nerwowy. Pokaż mi ją. Zabiłem wszystkie smoki w górniczej dolinie. Przydałbyś mi się. Dobra, no taka końcowa rozmowa jeszcze z Diego. Oczywiście fajnie, bo też będzie ich przecież jeszcze można zobaczyć. Dalej, czyli w Gothicu 3. Więc też się oczywiście nie żegnamy na stałe. W sumie tak się nie żegnaliśmy za bardzo, ale można ich oczywiście dalej tam spotkać. No i co tam będzie za kolejna seria u mnie na kanale? Myślę nad tym, o czym już w sumie myślałem, ale nie będę wam mówił, bo pewnie na kolejny dzień, albo może jakoś tak po prostu niedługo się pojawi jakiś tam odcinek z tego i zobaczymy, jak nam to wyjdzie, zobaczymy, czy to będzie sens ogrywania tego. O, tam jest w ogóle skrzynia schowana. Zobaczymy, czy będzie sens ogrywania tego, czy nie, ale zobaczymy. Jak nie, no to zaczniemy coś innego. Jeszcze. Czcigodni wojownicy. No tak, Milton nie może z nami rozmawiać, bo nie mamy ubrania. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Otaczające je pozostałości duchowej aury powinny dostarczyć nam cennych wskazówek. Rozumiem. Hoszpak był twoim nauczycielem, tak? Co możesz mi powiedzieć o tej okolicy? Tak. Oszczędziłeś mi wtedy nadętej przemowy sędziego. Po prawej stronie jest pusta komnata. Proszę, oto klucz. W środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zgoda. Posłuchał niewłaściwych ludzi. A teraz słuchaj. Zabieraj stąd swój tyłek, zanim przestanę nad sobą panować. W innym wypadku będziesz musiał pójść do gubernatora i zostać zarejestrowany jako prawny obywatel. Będziesz musiał go odnaleźć i przebudzić Kłachodrona. Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści. No dobrze, więc wracamy na statek. Niestety nie mamy żadnego chyba zielska. Albo żadnej mikstury szybkości, żeby szybko tam właśnie wrócić, więc po prostu sobie biegnijmy. No i co? Koniec. Ale jakoś w sumie powiem wam szczerze, że nie czuję jakoś tego, jakbyśmy mieli kończyć, bo poprzednie serie, o, jest Lester, czyli trzecia osoba. Poprzednie serie jakoś tak, kurde, no to jest właśnie to, że może ona taka była zwariowana trochę. Ale tak, jak się kończy, to tak, kurde, smutek taki jest z jednej strony. Coś się kończy. Ale coś się jednocześnie oczywiście zaczyna drugiego. Przestań jęczeć, umawialiśmy się pół na pół. O ile dobrze pamiętam, wiązał się on z okiem i nosa. No, teraz możesz trochę skosztować. To doda ci sił. Dobijmy targu. Tu mam złoto. Ciągle znikają mi owce. Niedługo nie będę mógł nas wykarmić. No, teraz oddaj mi swoją broń, a pozwolę ci przejść. Nie lubię o tym mówić. W każdym razie nie spodobałoby się to Inosowi. Dobra, oczywiście Lester coś tam mówił o zielsku. Wnioskując właśnie po napisach. No i co? A gdzie jest nasz ziomek Gorn? No bo co, raczej chyba jako czwartą osobę spotkamy Gorna, co nie? Czy go może gdzieś ominąłem w tych ciemnościach, czy nie? Ale dobra, biegnijmy po prostu przed siebie. No i będzie już właśnie po wszystkim.
W sumie tak naprawdę jest... Dobra, 20 minuta właśnie chyba wleciała nagrania. No to będzie troszkę taki krótszy, troszkę odcinek, ale... To nic takiego. Czasami zazwyczaj w sumie wychodziły... Tak, raczej chyba zazwyczaj wychodziły dłuższe odcinki końcowe, jeżeli dobrze pamiętam. O, jest. Lee. Co z naszą umową? Psst. Hej, ty. Podejdź no na chwilkę. Władza oka nade mną dobiegła końca. Twój czas na tym świecie również. Wieści szybko się rozchodzą. Właśnie. Tu był Lee. Okej, okay. A gdzie jest Gorn? No dobra, to biegnijmy i tyle. Nic nam nie pozostało więcej. Oczywiście można było troszkę w inny sposób poprowadzić też tą serię. Było też dużo właśnie różnych takich opcji co do tych właśnie losowości. Też można przecież było zostawić to, żeby na przykład handlarze mieli też losowe rzeczy, a zostawiłem, żeby nie mieli losowych. No ale niby i tak, tak czy tak, bywało, to znaczy było to grywalne. Można przejść to i tak, nie? Nie było to właśnie tak zrobione, że z jednym przedmiotem mi się tak trafiło, że nie było tego przedmiotu, musiałem sobie chyba przywoływać, a to tak to poza tym nie było chyba nic tak zrobione, żeby właśnie nie można było przejść tej gry jednak, nie? Więc fajnie, że tak to jest. No jest Gorn oczywiście. Ty, nie rozśmieszaj mnie. Nie należysz nawet do straży miejskiej. Czy możesz zrobić jej dla mnie więcej? Tak. No cóż. Prawdopodobnie zauważyłeś te odziane na czarno postacie. Także no, każdy nam każe podnosić po kotwicę, więc idziemy do Jacka. Czy będziemy jeszcze z nimi rozmawiać? Nie wiem, czy jest sens, bo jakby były jeszcze te zwykłe dialogi, to byśmy mogli, ale tak, to poza tym raczej myślę, że możemy stąd zwijać, tylko że nie wiem, gdzie jest nasz kapitan. Nie wiem, gdzie jest Jack. Nie wiem, gdzie jest Jacek. Może na dole? A tutaj może? Nie, no tutaj to nie, w sumie... Chyba, że po prostu wystarczy przejść przez ten portal. Nie jakby, no portal, po prostu przejść tam... Tak jak płynęliśmy, tylko że z powrotem. Możliwe, że tak, okej. I będzie koniec. Więc chyba tak to musimy zrobić. Więc no, także już dziękowałem jeszcze raz, w sumie podziękuję wam, że byliście na końcu tej serii, też dobra, jednak nie, musimy Jacka znaleźć. No i co, i oczywiście na pewno do zobaczenia do kolejnej serii. Tylko dajcie mi Jacka, gdzie on jest? Gdzie on mi się schował, ten Jack? Powinien być gdzieś tutaj na zewnątrz. A go nigdzie nie ma. Wątpię, że był na dole. No nie ma go. Nie wiem, gdzie on mi się ukrył. Może nie żyje? Tam ktoś siedzi, ale... Nie no, to nie jest on. To jest Les, tak, to znaczy Pedro. Co tu się dzieje? Zabija wszystko, co się zdarzało z kroni. A ja tracę przez nią zarobek. Ile tu głosów? Tam, skąd przybyłem. Jeśli będzie ci potrzebna moja pomoc. Teraz tego próbowaliśmy. Nie bardzo wyszło. Lester Milton, gdzie jest Jack? Ej, no nie ma Jacka. Potrafię przygotować każdą tylko żartą. Naprawdę nie ma Jacka. Co tu się dzieje? Przecież chyba wszędzie byłem, nie? Powinien być... Raczej mniej więcej tutaj. Chyba, że ten... W porządku. Możesz przejść. Chyba nie mówisz poważnie, co? Spadaj stąd. Szlak by to trafił, ja chcę jedynie pracować. Czekam, aż coś mi się wreszcie stanie. Nie! Zaciągali mnie tam na każde przesłuchanie, stąd wiem o jego istnieniu. Nie pamiętasz mnie? Ze starego obozu? To rozkaz Grega. Niewiele. Nigdy tam nie byłem. No właśnie, idź do kapitana, którego nie ma. Tutaj też nikt nie siedzi. Nie mam pojęcia. Tu nie, okej, okay. Jeszcze raz po prostu pójdźmy tu też nie raczej, może dalej jakbyśmy poszli.
Albo śpi? Nie śpi. Tutaj może gdzieś będzie. No też nawet nie. Gdzie on nam się ukrył, Jack? Teraz będę na koniec szukał. Ta seria ewidentnie nie chce się skończyć. Może to jest jakiś znak, może to jest jakiś znak, żeby właśnie grać jeszcze w to. Może kiedyś właśnie, żeby tu wrócić. Bo Jacka nigdzie nie widzę. Pokonał śniącego i zniszczył barierę. Dokładnie. Czy on tutaj zawsze stał ciągle? Jeżeli tak, jestem ślepy. Naprawdę jestem ślepy. Może po prostu mnie ta zbroja zmyliła, ale... Nie mam pojęcia, czego ode mnie chcesz, ale powiem ci tylko jedno. Nigdzie się stąd nie ruszę. Ale nie wróć, kiedy nabierzesz trochę więcej doświadczenia. Najpierw wypełnij obowiązki na rzecz zgromadzenia. Kiedy skończysz, wrócimy do tej rozmowy. Jeśli damy się ponieść emocjom, nic? A człowiek pokonał bestię, która wróciła do Królestwa Beliara. Xardas, co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem Krąg Ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni Śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. No więc koniec. Jeszcze raz, trzeci raz chyba dzięki za to, że byliście przy oglądaniu tej dziwacznej serii, ale mam nadzieję, że fajnie jakoś to wyszło. Zwariowana trochę seria przez te wszystkie losowości, też dialogów oczywiście. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że też zostaniecie oczywiście na dłużej i że mam nadzieję też, że zostaniecie właśnie na dłużej i będziecie oglądać kolejne serie, że się podobało i tak dalej, także do zobaczenia przy kolejnej serii. Miejmy nadzieję, że będzie w porządku. Także nie wiem, czy to jeszcze tu będzie lecieć coś, czy nie, czy to już będzie koniec. Ale myślę, że możemy kończyć, także dziękuję bardzo za obejrzenie tej serii. Trzymajcie się do kolejnej serii. Cześć.